Hej, witajcie w moim nowym odcinku, z tej strony Władek i Marcin Jędrzejewski na YouTubie, Cincior na Instagramie, oczywiście linki będą pod spodem. Jest też z nami pies Blue, która pewnie nie wysiedzi z nami długo, ale postanowiła, że się dzisiaj też przywita. Słuchajcie, jesteśmy tutaj. Zebraliśmy się tutaj po to, żeby pobyć trochę shady, może nie do końca, ale żeby porozmawiać na temat marek kosmetycznych, a konkretniej będziemy je dzisiaj oceniać, ale będziemy je oceniać w taki sposób, jaki widziałem u Tomasza Helberta, bodajże, jeżeli nie przekręcam jego imienia, tak się nazywa, czyli że wrzucamy marki w określone miejsce na wykresie, będziemy mówić, co na ich temat myślimy, będą miały jakby swoje miejsce na podium i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli Wam się filmik spodoba, oczywiście zostawcie kciuk do góry, zasubskrybujcie kanał, jeżeli będziecie chcieli oglądać takich filmików więcej, a my przechodzimy wprost do oceniania, bo myślę, że nie ma co zbytnio się tutaj rozwodzić, nie? Ja tylko chciałem powiedzieć, że ten wykres wygląda jak w gimnazjum były takie quizlety albo coś takiego. Tak, dokładnie. Tak. I swoją drogą, jeżeli byście chcieli zrobić ten sam quiz, to dam wam link pod spodem w opisie i będziecie mieli dostęp do dokładnie tego samego quizu, który robię teraz. Zrobiliśmy go dzisiaj rano sami na takiej stronce. Tam możecie też zrobić sobie swoje własne quizy, jeżeli macie ochotę. A my, bez zbędnego dłuższego gadania, przechodzimy do oceniania marek. Jeżeli jesteście ciekawi, zachęcam do oglądania dalej. Dobra, ja sobie mój quiz odkryłem na iPadzie, Marcin ma go na telefonie. Kategorie, jakie tutaj wpisałem, to prawdziwa gwiazda dla marek, które naprawdę moim zdaniem zasługują na wyróżnienie, które są bardzo fajne. Trzyma poziom to dla marek, które nie zasłużyły na to, żeby być prawdziwą gwiazdą, ale naprawdę są bardzo, bardzo dobre, przynajmniej w moim odczuciu. Prawie, no to marki, które są prawie tak, prawie nie, ale wiecie, coś zawsze wypada po środku. Nic ciekawego, to po prostu marka nie jest dla mnie interesująca i w ten sposób określam tą kategorię, a I Don't Know Her to marka, której zupełnie nie znam i podkreślam też, że dzisiaj stwierdziłem, że wybierzemy sobie tylko i wyłącznie marki polskie, kosmetyczne, więc tak. Tyle z zasad, tyle z reguł. Więc przechodzimy chyba do pierwszej pozycji. I pierwszą pozycją jest Bell Beauty, czy Bell Cosmetics. Dam Tobie tutaj początek, powiedz nam co, gdzie ją wrzucasz i dlaczego. Ja powiem Wam tak, w ogóle Bell ma bardzo dużo odnogów, bo Bell ma te wszystkie swoje linie. Biedronka, Rosman i w ogóle, ale ja myślę, że Bell dałbym do prawie. Dla mnie prawie. Te produkty nie są złą bazę, te produkty są jak najbardziej ok dla takich normalnych konsumentów, nawet są w Biedronce, więc są takie, wiecie, ok, mech produkty. Ja z Bell dużo doświadczenia nie mam, w ogóle parę marek pewnie tutaj nie będę znać. Zastanawiam się, gdzie ją dać, szczerze mówiąc, dlatego że z jednej strony nic ciekawego tam nie ma dla mnie, z innej strony prawie jej nie znam, więc teoretycznie pasuje mi do dwóch kategorii. Ale też z drugiej, z trzeciej strony w sumie dałbym ją też do prawie przez to, że na przykład korektor mi się podobał i wiem, że czasami tam się trafiają hity, zwłaszcza Tobie, masz tam chyba i bronzer, który lubisz i tak dalej. Natomiast dlatego, że ja z tego praktycznie nie korzystam, miałem tylko korektor, to wrzucę ją do... Nie, chciałem powiedzieć, że do I Don't Know Her, ale wrzucam ją do nic ciekawego, dlatego że w sumie to nigdy mnie nie zainteresowała, więc leci do nic ciekawego. Tołpa. Dobra, może ja zacznę w takim razie teraz. Jeżeli chodzi o Tołpę, z Tołpą wrzuciłbym ją do trzyma poziom, dlatego że parka naprawdę wydaje się być bardzo dobra, przede wszystkim pielęgnacyjnie. Natomiast z tego, co słyszałem, to składy nie do końca są takie super, nie wiem czy... Ja używam paru rzeczy i też od zawsze używałem paru rzeczy. Miałem podejść dużo do Tołpy, takiej hardkorowej pielęgnacji całej od zera do, po prostu wiecie, od serum, od żelu do mycia twarzy, poprzez jakieś tam płyny micelarne, kremy i w ogóle. Wszystko mnie bardzo zapychało. Jedyny produkt, który tak naprawdę do tej pory lubię, to są te kwasy AHA owocowe, ten peeling taki... peeling enzymatyczny, tak? To jest mój hicior, jeszcze ten czarna maska w tym też jest spoko, ale bez szału. Ja też lubię te dwa produkty, przy okazji ten peeling to podobno jest praktycznie to samo składowo, co ten nowy peeling enzymatyczny schudy. Tak, ten wish coś takiego. Dokładnie. Ja dlatego ją osobiście, przez to, że znam tak mało produktów i wiem, że ona się stara być naprawdę dobrą marką, ale chyba te składy nie do końca są ok, to wrzucam ją do prawie, przynajmniej ja, a Ty? Ja też wrzucam ją do prawie. Dobra. No, aż tak bardzo nie jestem... No nie jestem aż tak fanem, jeżeli lubię dwa produkty, to myślę, że... Okej. Vipera. I don't know her. I don't know her either. W sensie, wiecie co? Nie, dobra. I teraz uwaga. Moja historia z makijażem zaczęła się w przedszkolu, nieważne. Ja miałem niebieski i fioletowy cień z Vipery w przedszkolu i tylko tyle mogę się powiedzieć. Miałem je na oczach co parę tam dni w przedszkolu, bo tak malowałem oczy do przedszkola. Więc, no ale niestety później już nie poznałem marki. Ja z kolei miałem tylko brokat i w sumie nigdy go nie używałem i szczerze nie znam marki, więc idziemy dalej. Mokosz, dla Ciebie. Tak. Powiedziałbym, nie używałem nigdy nic Mokosz. Bardzo chciałem, ale nigdy nic nie używałem i dałbym ją do prawdziwa gwiazda, bo wiem jak dużo osób ją lubi. Ale nigdy nie używałeś. To Ty dotrzymam poziom w takim razie. Okej, dobra, jeżeli chodzi o mnie, to Mokosz trafia też do trzyma poziom. Ja akurat miałem sporo produktów z Mokoszu, znaczy sporo. Miałem te maski, miałem hydrolat, miałem chyba jakiś olejek, o ile się nie mylę. Ja miałem taki malutki olejeczek tylko, tak mi się teraz przypomina. Jakiś, nie pamiętam, to był jakiś serum? No, ale w każdym razie miałem sporo produktów i one wszystkie były dobre, zwłaszcza te maski, które są do zrobienia na własną rękę, no to jest tak naprawdę jeden składnik albo kilka składników w glince, więc wszystko jest mega czyste, mega fajne, przynajmniej z tego co mi się wydaje, z tego co ja korzystałem, było naprawdę bardzo dobre. Troszeczkę za drogie, bo na przykład hydrolaty, bo nie pamiętam, jeżeli się nie mylę, ceny są dosyć wysokie, zaskakująco wysokie. Tak, jak na to czym te produkty są, natomiast produkty były dobre, więc wrzucam do trzyma poziom. Ziaja. Powiedziałbym, że trzyma poziom. Jeżeli chodzi o taką stricte pielęgnację do twarzy, to serio. Ale jeżeli chodzi o, że do mycia ciała na przykład, albo mydła, kremy do rąk, balsamy, takie rzeczy, to uważam, że to są świetne produkty za bardzo niską cenę. I są naprawdę ok. Jeżeli chodzi o pielęgnację, chociaż powiem Wam zupełnie szczerze, że jak są takie okresy, że moja skóra jest na maksa przesuszona, wtedy używam tego kremu oliwkowego, takiego na maksa natłuszczającego na skórę. I to na całą skórę, po prostu jak są takie, wiecie, srogie zimy, teraz już niestety nie, ale kiedyś używałem tego kremu, on kosztuje 5 zł, nawet chyba mniej. Okej, dobra, no czyli Ty wrzucasz do trzyma poziom, tak. Ja wrzucam do prawie, tylko i wyłącznie dlatego, że znowu słyszałem o tym, że składy nie są jakieś najlepsze, no i przede wszystkim dlatego, bo ogólnie zamysł marki, to jak ona wygląda i tak dalej, niby tak mega medycznie, niby tak mega zdrowo. Lanolina z ziai jest świetna, ale poza tym po prostu słyszałem, że składy nie są wcale takie dobre, że te kosmetyki wcale nie są takie dobre, więc dlatego spada o poziom niżej do prawie. Ale dla mnie. Cena jakby też nadal idzie za tym wszystkim. No są marki też, które mają dobre kosmetyki składowo. Ale wiesz, tam kremy kosztują po 5 zł, ja nie żartuję. Więc jakby to jest naprawdę chyba najniżej jak się da. A poza tym, jeszcze tak tylko wspomnę, że jeżeli chodzi o ziaję, to ona ma linię Ziaja Med. I to jest linia, którą często ludzie, znaczy taka bardziej profesjonalna i tam mają naprawdę już super produkty niektóre. Też do pielęgnacji głównie ciała, niekoniecznie do twarzy, ale to są naprawdę bardzo fajne rzeczy. Okej. Następna na liście jest Eveline Cosmetics. Ja osobiście, jeżeli chodzi o Eveline Cosmetics, znowu jestem taki bardzo na pograniczu, dlatego że dostałem paczkę PR-ową od nich, Ty też dostałaś od nich paczkę PR-ową. To były wielkie zakupy, to nawet nie można nazwać paczką PR-ową. No i w każdym razie te produkty stamtąd w dużej mierze mi się podobały. Naprawdę z niektórych korzystałem dość długo, tak jak podkład ten w PAESE był dla mnie totalnym hitem, bardzo mi się podobał. Tobie nie. Mi się podobał, na mojej skórze się sprawdzał, podobały mi się konturówki i tak dalej, jest sporo produktów, które mi się podobały, ale mimo wszystko, nie wiem, czy to estetyka marki, czy coś innego, nie pozwala mi tego wrzucić za wysoko, więc znowu to jest kolejna marka, która u mnie ląduje w wyprawie. Dla mnie myślę, że ja chyba jestem za miły. Dla mnie to jest marka, która trzyma poziom. Ja uważam, że te kosmetyki za... Znowu tą cenę są bardzo dobre, zwłaszcza korektory, wszystkie korektory od Eveline są dobre, po prostu jak ktoś zawsze mnie pyta, to zawsze polecam korektory z Eveline, każdy jeden jaki testowałem, a testowałem wszystkie, które mają, są naprawdę świetne. Ja testowałem 3 i byłem bardzo zadowolony. Ja testowałem chyba więcej, ale uwielbiam, naprawdę te korektory są świetne, jeżeli chodzi o podkłady mech, ale cienie na przykład, byłem bardzo, bardzo zszokowany jakością cieni. Cienie są w porządku, ale znowu te... Opakowania. Nie przekonuje. Dla mnie trzymają poziom. Ja daję do uprawy, tak jak powiedziałem. Nie wiem, czy to estetyka, ale po prostu coś mi nie pozwala tego wsadzić dalej. Ale produkty są całkiem w porządku, jestem z nich zadowolony. Więc zasługiwałoby, żeby być trochę wyżej, ale nie jest. Ingrid Cosmetics. No wypowiedz się, jakie jest Twoje zdanie na temat Ingrid Cosmetics. Ty chyba nie miałeś nigdy z niczym... Nie, z niczym bazą ode mnie chyba, tylko na jakimś challenge'u. Możliwe, ale nic nie pamiętam. Jeżeli chodzi o mnie, to ja... z Ingrid trochę miałem okazję pracować i powiem wam tak, dla mnie te kosmetyki, ja je tam naprawię, ponieważ one są dobrej jakości, podkłady są bardzo fajne, oprócz tego, że eksydują, bazy są świetne, wszystkie 3, które możecie kupić, zwłaszcza ta cała przezroczysta, taka matująca, ona jest rewelacyjna. Cienie, ogólnie cała marka ok, ale z racji takich osobistych, no mieliśmy rzucać tutaj trochę shame'em, tak? Nie, nie musimy. Nie musimy. No ale wiecie, po prostu z racji takich osobistych, personalnych, jakby nastawienie marki do klienta, czy ono jest fair? Prawie i to będzie najlepsze tutaj. Jeżeli chodzi o mnie, to ja wrzucam do nic ciekawego, nigdy mnie z tej marki nie zainteresowało w ogóle. Jak ją widzę jej szafę, przechodzę obok. Nic mi się nie podoba, nic mnie nie interesuje, więc niestety nic ciekawego. Pomadki są spoko. I don't care. Dobra, następna marka to Wibo. Gdzie byś dał Wibo? Kurde, nie chcę dawać do Prawdziwa Gwiazda. No, na pewno nie dam do Prawdziwa Gwiazda, ja nie mam mowy. Dobra, ja myślę, że trzyma poziom dla mnie, ponieważ to jest marka bardzo... Ja lubię większość produktów Wibo, mi się sprawdza, dużo tych do serii mnie zapycha, ale wiadomo, znowu to są tanie rzeczy, więc... Tak, ja uważam, że reprezentują są naprawdę fajną jakość, jeżeli chodzi o cenę, dlatego że co mi to się tam bardzo sprawdza? Na pewno mi się bardzo sprawdzają ich kredki do brwi, są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Czy ja czegoś jeszcze używam z Wibo? Wibo ma ten puder, tak? To jest Wibo Mood? Tak, Wibo Mood, ten puder też był naprawdę dobry. Mają ciekawe produkty, mają naprawdę ciekawą jakość, tych rzeczy nie są złe, natomiast nie jestem w stanie ich wsadzić do Prawdziwej Gwiazdy tylko i wyłącznie dlatego, że irytuje mnie, że wszystkie pomysły na produkty i opakowania są ściągane od innych marek. Nawet te paletki Choose What I Want to jest totalna kopia pustych wkładów z Bobbi Brown. Kredka, wiadomo kim była inspirowana, Anastasia Beverly Hills. Wiem, że to opakowanie jest powtarzalne przez wszystkie marki, ale wciąż po prostu przez to, że oni kopiują tak konkretnie, według mnie, to mają minus. Natomiast kosmetyki są naprawdę dobre, więc daje do trzyma poziom. Wiesz co, powiem Ci, że jak widzę Makeup Revolution, to Wibo dla mnie jest... Makeup Revolution to jest już totalny shit i zero szacunku dla niego za to, jak nie, Makeup Revolution nie, W7. Bądźmy szczerzy, to jest po prostu rewelacja pod względem. Ja byłem w Norwegii, tam słuchajcie, była cała wielka szafa i jak mówię szafa, to nie tak jak w Polsce, że mamy taką wiecie szafę sobie, o, tam były po prostu trzy regały W7 i to wszystko wyglądało jak coś. Nic, w ogóle zero, nawet ani jednego produktu, który byłby jakimś tam oryginalnym pomysłem. Zjechalibyśmy też te marki, gdyby zaliczały się do polskich i były w tym zestawieniu, tak, ale nie są. Mamy tutaj Wibo, krytykuję Wibo za kopiowanie opakowań, ale muszę przyznać, fakty są faktami, kosmetyki są dobre, dlatego trafia dość wysoko na tej liście. I są tanie. To też jest plus. Tak. Pierre René. Nie miałem nic. Nie miałeś nic. I don't know her. Ja słyszałem na temat Pierre René tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mieli tą kolekcję z Amelios, tam, Szczepaniak. I don't know her. Ale w każdym razie, bo ta paletka miała dość dobre recenzje, tak mi się wydaje, chyba były jeszcze też bardzo ładne. Więc znowu, marka chyba ma dobre kosmetyki, znam ją za mało. Osobiście miałem od nich i bardzo, bardzo lubię bronzer do konturowania, taki w odcieniu, czyli brąz, bardzo często Wam go polecałem. Zużyłem dwa opakowania, a rzadko zużywam coś do końca, więc byłem zadowolony. Ciężko mi jest znaleźć, gdzie ją wrzucić, bo niby ona mnie poza tym bronzerem nie jest w stanie zainteresować. Z drugiej strony tym, czym jest zainteresowana, to lubię. Miała też inne dobre kosmetyki z tego, co mówili inni, więc ciężko mi jest wrzucić. Wrzucę ją do prawie, dlatego że prawie ją lubię, ale jeszcze nie do końca. Być może kiedyś mi czymś przyciągną i no... A Ty wrzuciłeś do I don't know her, okej. Okay. Dobra, kolejna marka kosmetyczna. Lovely. To samo co Wibo, teoretycznie, jeszcze tańsze. Korektory nie zawsze. Świetne. Korektory świetne, uwielbiam. Ściągnięte opakowania cieni po Hudzie Beauty, te z Precious Stones, Obsessions. Korektor też teoretycznie jest zrżnięty od... Od kogo? No, od Tarta. Ja tam nie widzę aż takiego podobieństwa, jeżeli ja mówię o tym wcześniejszym. Tak, tak, masz rację. Ten mimo wszystko i tak ten nowy jest wzorowany na tamtym. Tylko tyle, że ma kwiatki zamiast paseczków. No, ale jest inny plastik i jest... No tak, na pewno jest, tak. Ogólnie powiem Wam tak, o ile Wibo trzyma poziom, to Lovely jest dla mnie na prawie. To nie są złe kosmetyki, ale jeżeli już jestem na przykład w Rossmanie i mam coś kupić, nawet czy do testów, to zdecydowanie bardziej interesuje mnie szafa Wibo niż Lovely. Wiesz co, powiem Ci... Może to jest też cały design marki, bo jednak Wibo i Lovely bardzo się różnią. Tak, powiem Ci, że tak jak powiedziałeś, to dla mnie to ma absolutnie sens i myślę, w taki sam sposób tak naprawdę, że z dwojga wybrałbym Wibo na wyższym poziomie, dlatego też Lovely wrzucam do prawie, pomimo że gdyby może nie Wibo, które się znalazło w trzyma poziom, to może by Lovely tam trafiło, ale Lovely nie może być wyżej od Wibo, więc jest jak jest. Kolejna marka, Inglot. Polska duma. Dokładnie, dokładnie. Powiem wam tak, jeżeli chodzi o jakość kosmetyków, czasami są wątpliwe, ale naprawdę są bardzo, bardzo dobre te rzeczy. Natomiast dlatego, że marka odniosła taki sukces również za granicą, dlatego, że jest w miarę ciekawa, ma dobrej jakości produkty, to ja osobiście chcę ją rzucić, też tak rzuciłeś, tak? Prawdziwa do gwiazda, no. Ja też uważam, że Inglot zasługuje na to, nawet po prostu za to, ile lat jest na rynku i jak długo utrzymuje swój poziom. Nie pamiętam, żeby Inglot miał jakiś duży skok do dołu, duży skok do góry, zawsze jest dość stały w swojej jakości i w swoim dostarczaniu tego, co dostarcza, i naprawdę uważam, że zasługuje na najwyższe podium tutaj, więc trafia u mnie też do prawdziwej gwiazdy. Moim zdaniem, ja bardzo lubię Inglota. Jedyne, co nie do końca gdzieś tam ze mną leży, to są cienie, ale może nie do końca się kiedyś do nich tam przekonałem, bo jeżeli chodzi o cienie, to tak naprawdę każdy cień ma inną jakość. I to jest tak naprawdę rosyjska ruletka. Wszystkie inne produkty są super, rozświetlacze są świetne, pudry rozświetlające są fantastyczne, produkty do cery, rewelacja, zresztą każdy chyba zna pudry do konturowania z Inglota. No wszystko jest naprawdę super. Ogólnie, jeżeli do jednej rzeczy mógłbym się przyczepić, to to, że marka miała taki moment, że stanęła w miejscu. I nie było widać tego rozwoju i tak naprawdę od roku, dwóch dopiero tak zaczęli brnąć do przodu, mieli współpracę z Nikkie Tutorials i teraz tak naprawdę zaczęli wpuszczać jakieś zmiany. Jennifer Lopez. Tak, ale to była współpraca, tworzenie kosmetyków, ale też współpracowali z Nikkie Tutorials. Jakby ona miała tam z nimi jakąś tam krótkoterminową współpracę i promowała tam te ich kosmetyki przez jakiś czas. Nie wiedziałeś? No, teraz już wiesz. I dopiero tak naprawdę teraz zaczęli wpuszczać takie nowe produkty, teraz mają tą kolekcję z atomówkami, którą też poszerzają, myślę, że myślę, że naprawdę bardzo fajna marka. Natomiast ja bym chciał osobiście, żeby troszeczkę bardziej zaszaleli, żeby zrobili coś takiego, wyskoczyli z jakimś takim kosmetykiem, którego się nikt nie spodziewa. Może też wyszli troszeczkę z takiego, bo oni są strasznie kompulsywni, jeżeli chodzi o opakowania i o to wszystko, tak. O cały design marki. Ja bym chciał, żeby może spróbowali czegoś nowego. Tak, dokładnie. Natomiast to są tylko sugestie, marka naprawdę się trzyma na najwyższym poziomie, więc na takie miejsce zasłużyła. Okej, zostało nam już tylko kilka marek, nie tak mało, ale przechodzimy do następnej i następną jest Hulu Brushes. Zachwycamy się, tak? Wiecie co, powiem wam, że szczerze te pędzle kiedyś jeszcze nie były tak dobrej jakości. Teraz nawet takie podstawowe pędzle czuć tą różnicę, bo ja mam na przykład jeden pędzel do blendowania, który kupiłem na początku, jak ta marka wchodziła, i ten sam, który kupiłem po jakimś czasie, i ta jakość troszeczkę skoczyła do góry i uważam, że są to świetne pędzle za świetną cenę. To jest chyba najwyższa jakość, jaką możecie dostać za tak niską cenę, bo nie mówię już o jakichś takich, wiecie, droższych pędzlach, typu M-Brasher, czy nawet jakieś tam inne polskie marki. Chyba nie ma droższych niż M-Brasher. No nie, na pewno nie ma droższych niż M-Brasher, ale naprawdę Hulu super. Teraz mają tą kolekcję z Danielem Sobieśniewskim, który te pędzle tworzy, tam jest taka bardziej profesjonalna linia, bardzo bym chciał wszystkie, natomiast cena jest... A nie dziwię się zresztą. Dokładnie. Ja nie mam tutaj nic do dodania, nic do odjęcia, mam dokładnie to samo zdanie. Dla mnie ląduje w prawdziwej gwieździe. Musi. Tak, ja też tak myślę. Idąc za pędzlami Hulu, możemy od razu porozmawiać o M-Brashach. Znowu, jakość jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie, ale czy ta jakość idzie w parze z ceną? Po tym, jak wysoki poziom reprezentuje sobą na przykład Hulu, czy uważasz, że to jest warte? Powiem wam tak, żeby nie było, ja uważam, że Hulu odniosło super sukces, ale to nie są pędzle najwyższej jakości. To są pędzle jakości bardzo dobrej, za bardzo niską cenę. Tak mogę powiedzieć. M-Brashe, miałem okazję pracować z nimi parę razy, niestety nie mam żadnego w swojej kolekcji, ty chyba też nie. Natomiast pracowałem z nimi parę razy i uważam, że te pędzle są warte wszystkiego. W ogóle jakby wykonanie, sam jakby feeling tego pędzla, jakość włosia, jakość... No wszystko jest po prostu, widać, że te pędzle są zaprojektowane od A do Z z taką dbałością o najmniejszy szczegół i uważam, że dla konsumentów, którzy bardzo zwracają uwagę na takie rzeczy, ta cena jest naprawdę adekwatna, mimo tego, że jest wysoka, to wiadomo, to też nie jest produkt dla każdego, to nie jest jakaś tam masówka i kupują go raczej osoby, które chcą i które chcą wspierać po pierwsze Maxineczkę i które chcą po prostu produkty naprawdę najwyższej top jakości. Ja się nie zgodzę. Nie, po prostu moim zdaniem one są za drogie. Ja uważam, że można dostać pędzle, które nie odstają dużo jakością. Faktycznie nie są tak jakościowe, ale z drugiej strony różnica w cenie jest ogromna, więc uważam, że tamte pędzle naprawdę wyskakują przed szereg, jeżeli chodzi o cenę. Natomiast dlatego, że są tak dobre pędzle i nie ma jakby konkurencji, zwłaszcza wśród polskich marek na tym poziomie, dlatego też Maxim może sobie dyktować taką cenę, jaką będzie żywnie chciała zadyktować, produktować, no bo to tak naprawdę jest tylko i wyłącznie decyzja. Aczkolwiek przez to, że uważam, że ten przeskok jakościowy, a cenowy między różnymi markami nie jest aż tak duży, dam ją do trzyma poziom. Ja dam tutaj do prawdziwej gwiazdy, bo tak uważam, że to jest warte, ale też jakby chciałbym zaznaczyć to, że bo się trochę nie zgadzam z swoją tezą mimo wszystko, bo ja uważam, że no, tak naprawdę na mnie idzie oceniać tego, znaczy możemy sobie oceniać to, czy coś jest warte danej ceny, tak, ale też każdy ustala sobie taką cenę, jaką chce, wiadomo, surowce i takie inne pierdoły, więc to nie jest tak, że M-Brasher to są pędzle dla każdego, nie, jeżeli macie pieniądze i chcecie je wydać na te pędzle, to je wydacie, jeżeli chcecie pędzle dobrej jakości w taniej cenie, no to polecamy chociażby Hulu. Dokładnie. No dobra, idźmy do Boho. Ty masz większe doświadczenie z Boho? Boho Beauty. Ja mam w swojej kolekcji całą tą kolekcję zmalowanej. Tobie oddaję gąbkę, Władek ją bardzo lubi. Mi ta gąbka się nie przypasowała aż tak, ona jest po prostu dla mnie za miękka, ale to jest oczywiście moja osobista preferencja, ja po prostu wolę troszeczkę bardziej zbite. Jeżeli chodzi o pędzle, to uważam, że są jakościowo... To jest właśnie... Boho Beauty dałbym idealnie pośrodku między Hulu, ale przed Maxineczką. To są pędzle bardzo wysokiej jakości. Nadal ta cena jest stosunkowo bardzo niska. One są troszeczkę droższe niż pędzle Hulu, ale nadal nie są to pędzle, wiecie, w cenie M-Brashy. I są świetne, naprawdę są świetne. Jakość włosia, wykonanie, trzonki, one są złote w ogóle. Z nimi się nic nie dzieje. Też z Malo tam mówiła, że te pędzle miały nie farbować i one faktycznie cały czas, jak je myję, one są cały czas bielusieńkie. I tak jak powiedziałaś, ja uwielbiam gąbkę, dotykałem tych pędzli u Ciebie, wydaje mi się, że kilkoma też się pobawiłem. Są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Znowu nie dam ich do tej samej kategorii, co daje Hulu. Myślę, że tylko i wyłącznie przez tą cenę. Natomiast nie jest tak zaporowe jak Maxi, ale daję je chyba na tym samym poziomie, więc zrzucam do trzymał poziom. Dla mnie to też będzie trzymał poziom. Teraz Kobo? Kobo i Affect. Dobra. Jeżeli chodzi o Cobo Beauty, powiem wam szczerze, że strasznie mało miałem od nich kosmetyków. Wiem, że mają kilka hitów, widziałem też kilka rzeczy, które na testerkach wydawało mi się być obrzydliwe. Natomiast... Dobra, nie wiecie co, nie ma żadnego, natomiast nie znam marki, więc daję do I Don't Know Her. Okej, ja używałem zarówno bestsellerowych, myślę, bronzerów, czyli do Nubian Desert i tego drugiego koloru. Również miałem okazję pracować z cieniami tymi, które zaprojektował Daniel Sobieśniewski dla Kobo. Było ok, nic ciekawego aż tak bardzo. Jeżeli chodzi o inne produkty, miałem jakieś pigmenty, wiecie, takie pojedyncze pierdoły. Szczerze, to są kosmetyki dobrej jakości, ale powiedziałbym, że to jest coś takiego jak Lovely, tylko bardziej mnie przekonuje design. Okej. Więc nadal są to dobre produkty, ale dla mnie myślę, że to jest prawie. Dobra, no to jeżeli chodzi o Koło, tak jak powiedziałem, daję do I Don't Know Her, bo nie znam marki na wystarczająco dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o Affect, to już produkty z tej marki znam dość dobrze, przynajmniej znam dość dobrze, bo po prostu kojarzę, co jest w marce. Dotykam tego czasami w sklepach. Tak sobie zerkam na nowości, jakie wychodzą, natomiast znowu praktycznie niczego nie używałem. Natomiast przez to, że markę kojarzę, ale nigdy nie byłem zainteresowany kupnem produktów z tej marki, muszę dać ją do nic ciekawego, bo dla mnie nie ma tam nic ciekawego. Natomiast wiem, że dane są podzielone i dużo osób bardzo ją lubi. Po prostu nie ja. Affect dla mnie jest taką marką, na którą zawsze patrzę, jak na przykład jestem w Contigo. Zawsze oglądam ich palety, uważam, że są bardzo interesujące. Natomiast nie są na tyle interesujące, żebym po tylu latach patrzenia się na nie i w internecie i oglądania się z nie nowości, żebym je kupił, więc dla mnie również jest to nic ciekawego. Na pewno są to dobre produkty, bo nieraz je swatchowałem, nieraz się tam naprawdę zastanawiałem porządnie, ale stwierdziłem, że nie jest to nic takiego, czego bym po prostu już nie miał u siebie. Więc dla mnie również jest to nic ciekawego. Dobra. Golden Rose. Ja daję wysoko bardzo. Ja osobiście szczerze daję do prawdziwej gwiazdy. Prawdziwa... Kurde, nie wiem. Ja daję. Już mówię dlaczego nie, daję. Prawdziwa gwiazda. Ja mówię dlaczego daję. Po pierwsze, ja Golden Rose spróbowałem bardzo, bardzo niedawno. Byłem tych produktów bardzo ciekaw. Natomiast one ogólnie są już tak osławione, tak kultowe w mentalności, że ja nigdy nie testując tych kosmetyków, już wiedziałem, że one są dobre od wszystkich naokoło. Więc jakby... to już dla mnie jest taki poziom bycia gwiazdą, że nawet mimo, że wiesz, nie miałem styczności i tak dalej, to ja już wszystko wiem, ja już wszystko kojarzę, wiem, czego się mogę spodziewać i tak dalej. Kiedy je przetestowałem, wszystko się dla mnie również potwierdziło, bo jakość naprawdę była taka, jak to opisywali. Niektóre produkty były troszeczkę lepsze, inne były troszeczkę gorsze, ale wszystko było na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Plus ta sława i jakby rozsławienie, no, masło myślane, w naszej mentalności polskiej, moim zdaniem absolutnie zasługuje na to, żeby iść bardzo, bardzo wysoko, bo też bardzo wysoko zaszło. Tak, ja szczerze miałem wszystkie produkty, z każdej kategorii miałem jakiś tam produkt, do twarzy, do oczu, do wszystkiego tak naprawdę i uważam, że są to produkty świetnej jakości. Pomadki, konturówki, kredki do oczu, kredki do brwi. Świetne, żal do brwi mam nawet dzisiaj na tym. Puder transparentny, sztos. Bardzo dużo produktów, bardzo dobra cena, jakość, design opakowań też mi nie przeszkadza, o dziwo w ogóle. Nie jest najgorzej. Więc dla mnie rewelacja. Jeszcze chcę dodać, że jak na markę, która nie jest sprzedawana w żadnej drogerii, a jest tylko i wyłącznie przeważnie wysepkami i tak sobie dobrze radzącą firmę, to jest też dla mnie duży sukces. Więc naprawdę idzie bardzo wysoko. AA Cosmetics. Chyba nic nie miałem. Ja miałem chyba biały eyeliner. Tak, miałeś. Używałem go. Nie jest jakiś super, ale działa. Jest lepszy od tego z Nyxa, ale nieważne. Dlatego, że miałem tak mało rzeczy, ale znam mimo wszystko markę i mniej więcej tam ogarniałem ich szafę, daję do nic ciekawego. Ja I don't know her. Dobra, PAESE. PAESE, jeżeli chodzi o PAESE, mam bardzo mieszane odczucia. Kilka produktów znam. Znowu nie jestem na tyle ciekaw tych produktów, żeby je kupować, ale z drugiej strony wiem, że wiele osób jest z nich bardzo zadowolonych. Wiem, że marka reprezentuje sobie dobry poziom, ale mam mało do powiedzenia, więc od razu mówię, gdzie ją wrzucam i ja osobiście tą markę wrzucam do prawie. Dla mnie myślę, że to będzie nic ciekawego. Ogólnie wrzuciłbym ją do I Don't Know Her, ponieważ nie miałem nigdy chyba nic tej marki, natomiast wiem, jak bardzo ludzie lubią te kosmetyki, wiem, że są naprawdę podobno w porządku jakości, tak samo jak z Golden Rose, tak jeszcze nic nie miałem, a wiem, że ona jest naprawdę podobno bardzo w porządku, to serum z witaminą C podobno jest super, cienie swatchowałem parę razy, oni mieli taką paletę całą metaliczną i ją akurat bardzo chciałem kupić, ale w końcu do tego nie doszło, więc myślę, że dla mnie będzie to nic ciekawego, na pewno jest to fajna, warta może pozycja ogarnięcia sobie, natomiast dla mnie nigdy nie była jakimś tam, nie doszło do żadnego skutku. No, można tak powiedzieć. Hean. Jeżeli chodzi o Hean, słyszałem o pudrze pod oczy, podobno ma być świetny, daje flashback. Poza tym pudrem pod oczy nie słyszałem o marce zbytnio nic. Przepraszam, właśnie tak myślałem, że ja coś mam. Mam pomadkę, w sensie już nie mam, bo oddałem ją klientce. W sensie dałem ją klientce i jej nie odzyskałem, znaczy nie odzyskałem, wiecie, po prostu ją oddałem. Natomiast to była jedna pomadka, ja ją testowałem w jakimś moim filmie, chyba Allegro. To była pomadka nie do, po prostu wow, w życiu nie miałem z taką formułą do czynienia. Świetna pomadka, matowa, ale tak cienka w konsystencji, bardzo kryjąca, jak na taki fioletowy kolor mocny jak miałem. Więc dla mnie to będzie nic ciekawego, ponieważ miałem tylko i wyłącznie tą pomadkę. Ale o jakiej marce mówisz? O Hean. Hean, a okej. Okay. Ja wrzucam do nic ciekawego również, bo poza tym pudrem, który i tak zresztą tak mnie zainteresował, nic mnie nie ciekawi z tej marki, więc niestety. Dwie ostatnie firmy. Dr. Irena Eris. Ja ogólnie szukając marki, które są polskie, trafiłem na to, że Dr. Irena Eris jest polska i ogólnie to jest słyszałem o tym wcześniej, ale nigdy tego nie potrafiłem zapamiętać. Jest polską marką, natomiast mimo wszystko nie wiem o niej praktycznie nic. Ona jest chyba taką bardziej luksusową, o ile się nie mylę. Nie. To jest marka, która kiedyś była dostępna w Rossmanie. Aha. I dopiero od zeszłego albo od 2 lat w tył jest dostępna w Douglasie polskim. Aha. Jeżeli chodzi o Dr. Irenę Eris, to ja mogę wam powiedzieć, że miałem do czynienia z podkładami tej marki i są świetne, jeżeli chodzi o podkłady do cery dojrzałej. Tak samo, że na przykład jak Dior, Chanel, głównie Dior, trzymają się w tym, czy YSL, to są takie marki, które mimo wszystko te podkłady robią idealne pod cerę dojrzałą, coś w tym jest zawsze. Jeszcze podkłady takie właśnie perfumeryjne są pod tą cerę dojrzałą bardzo tak skrojone i fajnie leżą. To właśnie ta marka Dr. Irena Eris robi takie kosmetyki, one też są bardzo ładne pod względem designu, wszystko jest takie faktycznie luksusowe i to do któregoś tam właśnie momentu, kiedy ona była w Rossmanie, to była najdroższa marka Rossmana. Więc dlatego też myślę, że ona przeszła na Douglasa, bo w Douglasie ona jest taka, no gdzieś tam w miarę nisko w cenie. Okej, dobra. Dla mnie jest to prawie. Prawie. Ja daję do I Don't Know Her, ale chętnie bym ją bardziej poznał, bo wydaje mi się, że jest dobra, ale to tylko i wyłącznie moje przypuszczenie. To jest dlatego, że jej nie znam za bardzo, to daję do I Don't Know Her. I ostatnia firma, jaka nam została, Glam Shop. Ja od razu jakby bez prawdziwa gwiazda. Znaczy powiem wam tak, spekulację. Ja kilka lat temu. Ja mam... bym powiedział, że nie. Pewne problemy. Natomiast... nie mogę znieść opakowań tych kosmetyków. Nie mogę znieść. Są obrzydliwe i aż boli mnie po prostu, że muszę to powiedzieć. Ty też. Zresztą mamy taki sam feeling co do, wiecie, opakowań. Tym bardziej nie mogę znieść tego, że dostajecie tak świetną jakość, tak wysoką jakość. Ta cena już z miejsca, ona jest dosyć wysoka i ja bym był w stanie dopłacić jeszcze odrobinę, żeby to opakowanie było porządne i takie jak, no, chciałbym mieć u siebie. Fonty, czcionki, wiecie, pospolicie zzywane, no... Jakość świetna, marka kosmetyki, jakby formuły same jakościowo świetne produkty, natomiast te opakowania są... Teraz te nowe, te dziewiątki jeszcze jakoś tam w miarę dają radę, te palety. No natomiast cała reszta to po prostu... Dobra, no to ja powiem jeszcze to, co chciałem powiedzieć. Jeszcze kilka lat temu naprawdę wrzuciłbym, jakbym miał tutaj kategorię totalny śmieć, to bym wrzucił do marki do totalnego śmiecia, dlatego że takie miałem zdania na temat tej marki. Zwłaszcza kiedy ona dopiero zaczynała z tymi pędzlami, uważam, że to są takie, kurczę, szorstkie, ale pomijam to, co było kilka lat temu. Spróbowałem turbo pigmentu, podotykałem kilka innych kosmetyków u innych osób i naprawdę uważam, że jakość naprawdę jest tutaj bardzo, bardzo wysoko i dlatego trafia do totalnej gwiazdy, plus znowu radzi sobie tak dobrze, a jest marką tylko i wyłącznie internetową, znowu to jest... No i też taką indywidualną marką. Tak, to jest jakby znowu jakiś wyznacznik moim zdaniem sukcesu, więc bardzo teraz lubię Glam Shop, co prawda mamy od nich mało rzeczy i przede wszystkim opieram się na tych turbopigmentach, ale są to cienie, które są dla mnie nie do pobicia i nie mam niczego, co było podobne do tej formuły, więc... Coś zrobili dobrze i to bardzo dobrze, bo... Ja uważam, że to jest chyba taka teraz dla mnie pod względem jakości wiodąca marka, jeżeli chodzi o jakość kosmetyków. Aż jestem czasami w szoku, że takie kosmetyki da się wyprodukować w Polsce. To wszystko w naszych polskich kartuzach. Więc naprawdę jakby chapeau bas dla Hani, natomiast opakowania... Tak, wiecie, to jest też moja personalna taka tam uwaga. Taki mój farmazon, ale... Strasznie tanie się prezentują. Bardzo. Grafika, przepraszam osobę, która robi grafikę, bo wiem, że Hania często o niej mówi i nawet oglądałem jej konto na Instagramie, ale po prostu poziom estetyczny jest nie tam, gdzie bym oczekiwał, że będzie. Ja bym chciał takiego luksusu, trochę takiego luksusu, takiej prostoty, wręcz może minimalizmu, czasami takiego, mniej to więcej. Tak, takiego bardziej postawienia na jakąś fakturę tej palety, czy no nie wiem, no to czasami to po prostu wygląda bardzo. Natomiast i tak jest najwyżej jak się da. Tak. W naszej... Można kupować pojedyncze cienie i tworzyć własne palety, to wam polecam. Dokładnie, ja tak zrobiłem, jestem bardzo zadowolony. Tak. No dobra, na dzisiaj marek już więcej nie mamy. Mam nadzieję, że nie ominąłem żadnej polskiej marki, bo w internecie troszeczkę ciężko się wyszukiwało pod hasłem polskie marki kosmetyczne, bo naprawdę wiele mi pomijało i musiałem z głowy sobie nawet tutaj na miejscu przypominać. Natomiast, tak jak powiedziałem, to w tym filmiku będzie już na tyle. Nie chcieliśmy oczywiście tym filmikiem nikogo urazić. Jeżeli jesteście fanami jakiejś konkretnej marki, a my ją tutaj zjechaliśmy, wybaczcie, ale to tylko makijaż, tylko nasze opinie, możecie się z nami nie zgadzać. Koniecznie dawajcie też znać, jak by wyglądał wasz ranking, jeżeli chodzi o te marki polskie kosmetyczne, w komentarzach pod spodem. Zasubskrybujcie kanał Marcin Jędrzejewski i Instagram cincior na Instagramie, żeby obejrzeć i widzieć więcej tej tutaj osoby. A swoją drogą, mamy super filmik na kanale Marcina, gdzie robimy makijaż z super długimi paznokciami. Jeżeli chcecie się pośmiać, zapraszam. Dam linka pod spodem i gdzieś tutaj na górze. Więc tak jak mówię, już się z wami żegnamy. Mam nadzieję, że się widzimy w następnym odcinku.